Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Zagadka Orków Prolog. Moi drodzy, lecimy z nowym odcinkiem, albo mi się wydaje, bo robi nam się znów wieczór, nie, jest godzina 12. Ach, wiem dlaczego mam tak ciemno, bo sobie przyciemniłam ekran wczoraj wieczorem i zapomniałam o tym, okej? Super po prostu. Zastanawiam się, moi drodzy, czy nie wrócić do tego kamiennego kręgu, który mijaliśmy tam na dole, zanim będziemy dalej zagłębiać się w te okolice. Ale z drugiej strony bardzo kusi mnie chodzenie tutaj. Wydaje się to być miejsce interesujące na tyle, że obawiam się, że nie jestem w stanie tego miejsca opuścić tak po prostu. Więc... Co robić, moi drodzy? Co robić? Mamy przed sobą jakieś nowe miejsce. I zwykłe ścierwojady. No, ścierwojad to mi raczej krzywdy wielkiej nie wyrządzi. Chociaż mam wrażenie, że to są te stare ścierwojady. Tam kąsacze sobie biegają. Nie, zwykłe górskie. Może byśmy faktycznie wrócili do tego kręgu? Sama nie wiem. No w sumie mamy tam zaległy tamten teren. Okej. Wiecie co? Może byśmy tam jednak wrócili. Gorzej, że ja tam nie mam nigdzie teleportu w tamte okolice. Dobra, kurde, nie ucieknie nam tam to miejsce, nie? Raczej nie powinno. Ja chyba bardziej powinnam chodzić z wyciągniętą bronią, coś mi się wydaje. Okej, krotoszczury. Dobrze. Nic wielkiego. Ale tutaj biegały jakieś kąsacze w okolicy. Oh shit. Szkielety normalnie. Nie, brzytwiaku, wracaj tu. Dobra, ten szkielet mi nie robi nic. Wiecie, obawiałam się troszeczkę szkieletów. Halo? Zebrałam coś z ciebie? Chyba kostkę jakąś pojedynczą. Miałam pytać, co zeżarło te kąsacze. Witam. Ale to były chyba po prostu brzytwiaki, wiecie? Dobrze. Coś jeszcze tutaj zostawiłam. Dwa kąsacze. Ała! Okej, tutaj mamy orkową zgubę. O kurde, to już jest nie przelewka. Co ciekawe, za niedługo będziemy mogli ją założyć. Widzę, że gra się troszeczkę z nami... Powiedziałabym, że bawi. Muszę sobie przyciszyć grę, bo po prostu ogłuchnę. Tam są kolejne brzytwiaki. No dobrze. Złoty pierścień, długi miecz, zwój. Kolejne ścierwojady. Kolejne brzytwiaki. O nie, zażarły mi krotoszczury. O Boże, jakie to było głupie. Ajajaj, gdzie ja się zapisałam w ogóle? 8.42 to chyba tutaj. Kurde, mogła mi się jednak najpierw na te krotoszczury, nie? Teraz będzie troszeczkę... Czy ja dostałam zmniejszenie potwora? Czy mi się wydaje? Nie, dużą burzę ognistą. Dobrze.
No to wygląda na to, że te stworzenia raczej pod tytułem szkielety nie stanowią dla mnie większego zagrożenia. Gorzej, że tu jest stado brzytwiaków. One coś czuje się nie odczepią od mojego kretoszczura. Co wy tak gryziecie? Tutaj jest chyba jakaś brzytwa większa, bo... To jest niemożliwe po prostu. 43. Holender. Jakby te brzytwiaki wybić? Nie idź tam, paskudo. Nie, chodź tu. Ej. Ja się dałam ugryźć bez sensu. Dobra, te się zajęły jedzeniem. To zajmijcie się jedzeniem, nie mną, pozwólcie. Może jak będziemy mieli full życia, to będzie prościej. Jezu, ile was tam jest? Oh shit. O tak, chodź. Ała. Dlaczego się na mnie rzuca takie stado? Cholera jasna, no was jest za dużo w tym jednym miejscu. Się musiały pobagować i do widzenia, nie? Chodź tu. Jeden chociaż. Proszę. No. Ała! Jeszcze nie wyleczona jestem. Wiecie co, ja sobie tak pójdę. Gdzieś spadnę po drodze. Cholera. Co tu jeszcze jest? Jezu. O matko. Dlaczego gra mi to zrobiła? Wiecie co? Zostawię te brzytwiaki na razie. Zostawię je, bo to nie ma sensu. Cholerstwo. O, witam. Nie! Chodź tu! Paskudo! Ała! Ej! No co to miało być w ogóle? Gra mi nawet nie dała broni wyciągnąć. No, trzeba przyznać, miejsce jest niebezpieczne. Szczególnie jak biegniemy za zwierzyną, a potem zwierzyna biegnie za nami i tak w kółeczko. No dobrze. Dobrze, dobrze. Nie myślałam, że spotkam tutaj ogary, wiecie, bo nie było żadnych tutaj jakby. Okej, tam są krwiopijce. Widzę, że bezpiecznie się robi powoli. Jezus, się przestraszyłam, kąsaczu! Oh. Nienawidzę kąsaczy. One nagle, po prostu jak ja je słyszę, to dostaję palpitacji serca, nie? Jeszcze one lubią tak właśnie wyskakiwać, tak o, tak bez sensu. Chodź tu. No. Ogary robią to samo, ale kąsacze są najgorsze, bo one zaczynają hałasować zanim do nas dobiegną w ogóle. A to może uprawić o zawał, nie? Tych brzytwiaków jest mi żal, no ale nie wiem jak mam to cię zabić w ogóle. Ich tam jest za dużo. W sensie zgrupowały mi się po prostu. I to dlatego. Okej, czarne wilki. Gdzie mój kryt? Przecież to jest normalny wilk. Zwykły wilk jak byk. Dobra, tam możemy wejść. Tu sporo bełtów. Chyba katowski, tak, katowski topór, dokładnie. Tam są sześciorowiady na górze. Katowski topór, nie mogę go założyć. Niestety.
Dobra, bo my mamy ten teren do zbadania i wydaje mi się, że jak już to ogarnę... Nawet w krwiopijce nie mogę. Krytem. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że wrócimy tutaj za chwilę dosłownie. Cześć, brzytwiaku. Czy to są te brzytwiaki? One się odbagowały po prostu, prawda? No to by wyszło. Chyba, że to była jakaś nowa partia brzytwiaków. Mam sporo mikstur, powinnam z nich korzystać dużo częściej. Zaraz zobaczymy, bo tak troszeczkę widzę, jakbyśmy zrobili kółeczko takie. Więc jest duża szansa, że one się po prostu te brzytwiaki odbagowały. Dokładnie. Tak, odbagowały się od tamtego jedzenia. To dobrze, bo teraz nie stanowią żadnego zagrożenia. Dobra. Czyli tutaj ogarnęliśmy sobie wszystko. Tak, dokładnie, przyściuteńko. Wiecie co? Wrócimy sobie do twierdzy. Niestety nie mam tutaj nigdzie teleportu, ale dobrze wiemy, że to nie jest jakiś wielki kłopot. I pójdziemy w stronę tego kamiennego kręgu. Nie wiem, jak z wargami sobie radzimy. One będą atakować w grupie, trzeba mieć to na uwadze. Ale na pewno dobrze radzimy sobie ze szkieletami, więc pójście tam nie byłoby wcale głupim pomysłem. Czy ja mam jakieś zębate ziele? Mam. No to pobiegnijmy sobie i zobaczymy, jak daleko uda nam się też dobiec. A później właśnie wrócę sobie z powrotem na tamte ziemie orków w cudzysłowie. No nie wiemy, czy to są ziemie orków, wiemy tylko, że tam była kiedyś bitwa z orkami w tamtym miejscu, że orkowie stamtąd przyszli. Do końca nie wiemy, czy to są ziemie orkowe tam, gdzie chodziliśmy, no ale wszystko na to wskazuje, że raczej tak. Dobrze. Pójdziemy sobie tędy, koło tej chaty. Myślałam, że to jakiś smoczy korzeń, to tylko mięso kopacza. Dobrze, no. Zobaczymy, co uda nam się dzisiaj zrobić. Trochę żeśmy zmarnowali czasu na tych brzytwiakach. Ale nie ma co się martwić chyba. Musem jest dla nas szkielet mag. Który będzie właśnie próbował kastować. I przywoływać mi... O kurna! Gdzie się zapisałam? W dupie, nie? 51. Na szczęście się zapisałam przed tą eskapadą. Na śmierć i życie. Nie no, muszę najpierw tego szkieleta maga wyklepać. Tamte szkielety raczej nie zrobią mi większej krzywdy. Dobra, zrobią mi krzywdę. Holender. A może potem jakimś czarem pierdyknąć? Jakie mamy czary? Co to jest? Aha, leczenie, nie mogę go założyć. Ognista strzała, lodowa lanca, pięść wichru, piorun kulisty, duża ognista burza, nie mam many. Tworzenie szkieleta goblina, piorun kulisty mógłby być ok. Dobra, widzę, że to było bez sensu. Gdzie ja się kurna zapisałam ostatnio na tych ziemiach orkowych? Ja się w ogóle zapisałam przed tym moim przejściem tutaj, tak, można tak powiedzieć. Dobra, to się wczytamy, bo widzę, że tamten teren jest bez sensu. Zapisałam się tutaj. Ajajaj, a nie mam naprawdę zapisu wcześniej? Znaczy później? 47, 51. Nie, niestety nie mam, więc musimy tutaj wybić jeszcze raz towarzystwo. No ale wiecie, wolę to jeszcze raz zabijać, niż żebym się musiała wracać taki kawałek z tamtego miejsca. Mogłam sobie zrobić stały zapis, zanim się przeteleportowałam. Zapraszam.
pięknie. Zapraszam kolejną partię. Super. Jeszcze jeden i lecimy zaraz na górę. Nie wiem, dlaczego przez chwilę nie mogłam bić tego brzytwiaka. To chyba wszystkie? Tak, na pewno wszystkie. Dobrze, no troszeczkę żeśmy zmarnowali czasu, ale nie przejmujemy się tym. Idziemy po prostu przed siebie. Zbieramy co nasze i ruszamy. W sumie mogłabym nie zbierać tego, no ale niech będzie. W sumie kuszę będziemy mogli założyć wtedy. Tam na górze coś ktoś zjada chyba. Dobra, załóżmy sobie taką kuszę. No i na drabinę. Ciekawe, co znajdziemy na górze. Słyszę chyba ścierwojady jakieś. O, górski mech. Nie wiem, dlaczego rósł na pomoście, ale okej. Dobra, no nie będę, wiecie, ze ścierwojadem się męczyć. To mogą być gorsze stworzenia od tych ścierwojadów. W ogóle widzę, że zmierzamy w stronę jakichś gór. To pocieszające. Wybaczcie mi, że nie zbieram tych wszystkich ziół, które tutaj rosną, ale po prostu nie chcę mi się najzwyczajniej w świecie, nie? Okej, jaszczurka. Dobra, z jaszczurkami po malutku, powolutku, po jednej. Dobrze wiecie, że one są... Ała! Odporne na kryty. Fuck. Dobra, kolejną poproszę. No dawaj jeszcze. Ja bym nie pogardziła, żeby tutaj był gdzieś aligator zamiast tej jaszczurki. Tamto już się na mnie trygeruje? Tak. Nie, zepsuła się. Tam chyba widzę wargi albo zwykłe wilki. Ciężko mi stwierdzić na odległość. Chodź, paskuda. O, nie masz się gdzie cofać. Przykro mi. Tam jest warg czy wilk? Kurna, gra mi nie pokazuje. Jeżeli warg, to też sprawdzimy przy okazji, jak sobie z nimi radzimy, prawda? Wiecie co, lepiej tutaj schodzić jednak z wyciągniętą bronią. I teraz pytanie. Na górę czy na dół? Możemy spróbować iść tędy. Czy to jest warg? Nie, to jest chyba jakiś wilk zwykły. A tak, są czarne wilki. Możliwe, że gra nas później zaprowadzi do tamtego kręgu, który widzieliśmy. Może tak być, a nawet i tak może i będzie prawdopodobnie. Bo jeżeli tutaj, nawet na terenie orków, nie mamy za bardzo wargów, mamy też słabsze szkielety, bo taka jest prawda, bo tam są jednak mocniejsze, tam gdzie chciałam się udać dzisiaj jeszcze. Okej, tu mamy jakąś ścieżkę w góry i teraz pytanie, no, czy tędy by nam iść, czy się cofnąć? Zaraz zobaczymy. O, witam, pan poszukiwacz tutaj jest. Więc moglibyśmy się w sumie cofnąć, a z drugiej strony moglibyśmy też do niego zagadać. To też nie byłoby wcale głupie. Dobra, wiecie co? Jak już tu jestem, to już z nim porozmawiajmy. Zobaczymy, co on tu robi, bo to ewidentnie on. Człowieku, zatrzymaj się, jeśli ci życie miłe. Jeśli przekroczysz ten próg, to nie wyjdziesz stamtąd żywy. Uspokój się. Zacznij od początku.
Co się tam wydarzyło? Zaraz po naszej rozmowie postanowiłem udać się do tej biblioteki. Błąkałem się przez chwilę, zanim odnalazłem to miejsce. Na pierwszy rzut oka nie wyglądała na niebezpieczną. Jak się okazało, były to pozory. Przekroczyłem jej próg. Przez chwilę wszystko było w porządku. Zabierałem się za otwieranie drzwi, kiedy do moich uszu dobiegł przeraźliwy ryk. Nie zdążyłem nawet zareagować, kiedy z bocznej komnaty wybiegła obrzydliwa bestia. Rzucała mną jak szmacianą lalką. Wreszcie ni stąd, ni zowąd zostawiła mnie półżywego i znikła. Resztkami sił wyczołgałem się stamtąd. Nie chciałbym spotkać się z nią po raz drugi. Mocno krwawisz. Nie wygląda to za dobrze. Masz, wypij tą miksturę, to powinno ci pomóc. Nie, to nic nie da. Wypiłem już dwie, a wciąż krwawię. Ta bestia, ona musiała mnie czymś zakazić. Potrzebuję jakiegoś mocniejszego lekarstwa. Tylko skąd ja je wezmę? Nie znam się na ważeniu mikstur, przykro. Znajomość alchemii nie będzie ci tutaj potrzebna. Poszukaj w świątyni odpowiedniej receptury. Magowie posiadali tam swoją pracownię alchemiczną. Na pewno znajdziesz tam tą recepturę. Że w świątyni? Aha, wiem chyba, której świątyni. U kurna mać, tam są orkowie. Nie umarli orkowie. Ajajaj, widzę, że mamy problem. Dobra, to nie jest zadanie czasowe na szczęście raczej, bo modyfikacja wtedy by nie mogła istnieć. Kurde no. Zobaczymy. Ale skoro już tutaj jestem i wiem o tym miejscu, to cofniemy się troszeczkę. Cofniemy, a raczej pójdziemy też w górę. Tam, gdzie mnie nie było. Czyli tutaj, tam mamy zębacze. Cześć zębacze, chodźcie do mnie. Lubię was bardzo. No, witam. Serio, pozostałe nie zauważyły mnie? Gdzie zębacze, to jest żart, w sensie... Ale teraz mi robią tyle, że wcale. Okej, to rdeścik polny tylko, dobra. Tutaj nic, idziemy dalej. Nie wiem, gdzie idę i po co, ale przejdę się. Kurde, rozległe to jest. To wyszłoby na to, że ta biblioteka jest jakby jednak tam, a nie tutaj w samych górach. Dobra, no ja tu przyszłam dla expa, chociaż nie wiem po cholerę mi exp, skoro... Wiecie, no, nie ma nawet nauczycieli. Tak samo to mięso, tak naprawdę mogłabym sobie już darować zbieranie tego. Nawet tego nie jem. Ale wiecie, no, lubię jak moby zaczynają znikać jednak pośmiertnie, a nie, że tak sobie leżą. Dobra, żebym się na coś nie wpierniczyła przypadkiem. Witam. Cześć, cieniu stworze. Ała! Dobra, pan kąsacz mi nie ułatwił życia, ale wygrałam z tym cieniu stworem na szczęście. Chociaż nie powiem, pobił mnie troszeczkę. Troszeczkę bardzo. Poradziłam sobie z nim gorzej niż z tamtym, bliżej kręgu kamiennego, no ale bywa. Kąsacze to w ogóle mogą mnie smoknąć w pompkę? Dobra, nie wiem gdzie idę i trochę nie wiem po co, ale interesuje mnie ten teren. Że tak powiem, no chyba że natrafię na orków, to od razu się stąd wycofam, no ale widzę, że tutaj są... Raczej spokojne te zwierzęta. I tam jest w ogóle chyba zaraz ślepa dolinka. Albo nie? W ogóle co to jest za mapa, ktoś mi powie? Bo jak tak patrzę, to nie potrafię nawet
określić, gdzie jestem za bardzo, w sensie... To jest chyba nowa jakaś mapka. Okej, tutaj są jakieś zabudowania. I tam wygląda na to, że jest dalej przejście w głąb wyspy jeszcze. Wiecie, no ja się cały czas złudzę, że coś tu znajdę, w sensie jakiś teleport, czy coś w tym stylu. Ale się nie zapowiada. Jesteśmy znowu w jakichś ruinach świątyni, czy czegoś. Na razie zagrożenia... O Boże Święty, jak się wystraszyłam! Jezus, nieumarły szkielet cieniostwór! Ała! Gdzie ja się wpieprzyłam? Mogę się obrócić? O, żeż w dupsko. Gdzie ja przylazłam? Tej, nic nie widzę, chyba jest okej. Jasne. 9:03. Mam zapis? Mam. Okej, pokryto szczurach. To dalej nie idę na razie. Pocałujcie mnie w żyć. Dobrze. To co? Idziemy w takim razie do świątyni. Prawdopodobnie mówił o tej. Clares, cześć. Ej, ty coś wiesz może na ten temat? O. Potrzebuję twojej pomocy. O co chodzi? Pewien poszukiwacz jest ciężko ranny. Potrzebuję lekarstwa. Wspomniał, że w świątyni mogę znaleźć jego recepturę. Nie natknąłeś się może na jakąś? Zwykła mikstura lecznicza nie pomogła? Niestety nie. Rany są zbyt poważne i głębokie. Ten człowiek może się wykrwawić w każdej chwili, jeśli mu nie pomożemy. Dobrze, postaram się znaleźć te receptury. Nie obiecuję jednak niczego. Ta świątynia ma swoje lata, a jej opiekunowie mogli zabrać ze sobą ważne receptury alchemiczne. Daj mi na to trochę czasu. Jak idą poszukiwania? Właśnie jestem w trakcie. Jak coś znajdę, to nie umiesz... Co ja mam teraz robić? Górska Dolina. Poszukiwacz odnalazł bibliotekę magów Kręgu Ziemi. Niestety został w niej zaatakowany przez paskudną bestię. Wchodzenie do niej może okazać się naprawdę niebezpieczne, tak? Tajemniczy mężczyzna. Znalazłem naszą zgubę. Bardzo mocno krwawi. Opowiedział mi, co mu się przytrafiło. W bibliotece zaatakowała go obrzydliwa bestia, która to doprowadziła go do takiego stanu. Nie jedno już widziałem, ale takich ran jeszcze nigdy. Ciekawe, czymże jest ten potwór. Nie brzmi to jednak za dobrze. Mam nadzieję, że nie spotkam go gdzieś po drodze. Lekarstwo. Clares zajmie się jej poszukiwaniem. Mam nadzieję, że znajdzie ją na czas. Tak, a może byśmy spróbowali udać się do Erwina. Powiedzieć mu, że znaleźliśmy poszukiwacza, ale jest ciężko ranny. Erwin? Erwin jak zwykle, jak tu przychodzę, to jest wszędzie, tylko nie na górze, nie? Aktualnie... Dobra, idzie na posterunek. No dobrze. Troszeczkę biegania, latania w tej z powrotem, ale no okej. Dobra, może będę mogła mu coś powiedzieć, a jeżeli nie, to po prostu się prześpię do następnego dnia i udam się do Clarensa. Ej, ty! Nie mogę mu kompletnie nic powiedzieć, on też nic ode mnie nie chce. Dobra. To wiecie co, chodźmy się przespać. I zobaczymy. A może o tą paskudną bestię to chodzi właśnie o tego cieniostwora, który jest... który nie jest martwy, tylko jest jakby zombiakiem? Może o to chodzi w sumie. Dobra. Do świątyni z powrotem? Może Clares już coś ma? Okej, chyba siedzi w środku. Tak, stoisz tutaj. Jak idą poszukiwania? Właśnie je zakończyłem. Powiem, że nie należały one do najprzyjemniejszych. Ale udało mi się znaleźć kilka specyficznych receptur. Ciebie powinna w szczególności zainteresować konkretnie ta. Spójrz. Na co jest ten przepis? To wywar ziołowy. Jest trochę nieczytelny, ale sądzę, że poradzisz sobie z nim. Wielkie dzięki. Proszę bardzo. Zawsze do usług.
Mhm, dobrze, sprawdźmy więc. Mam jakieś mikstury stałe, nic z tych rzeczy. Receptura. Mikstura ciężkich ran. Mikstura ta wymaga ogromnego skupienia i delikatności. Każdy składnik ma w niej kluczowe znaczenie. Do uważania tejże mikstury będziesz potrzebować malchusu, wyselekcjonowanych gatunków roślin. Chodzi tu o rośliny takie jak ziele lecznicze, głazorost, mięso kopacza, rdest porny i jaskółcze ziele. Będziesz potrzebował określonej ilości tych roślin. 8 razy ziele lecznicze, 11 razy głazorost, 5 razy mięso kopacza, 4 razy rdest, jaskółcze ziele nie wiadomo ile razy. Przestrzegaj jak oka w głowie ilości roślin. Jaskółczego ziela może przynieść zgubne skutki. Falkus. No to mamy trochę kłopot. Bo przede wszystkim chodzi o jaskółcze ziele, a tam mamy to zamazane. Receptura nie jest zbyt czytelna. Ząb czasu odcisnął na niej swoje piętno. Z treści receptury wynika, że będę potrzebować 8 razy ziela leczniczego, 11 głazorostów, 5 mięs kopacza, 4 desty polne i najprawdopodobniej 4 jaskółcze ziela. Dobrze, zobaczmy jak się to ma do mojego ekwipunku. Głazorostów mamy na pewno pod dostatkiem. Jaskółcze ziele też mam, mięso kopacza mam. Ziele lecznicze też mamy. I tam coś jeszcze było? Czy niezbyt? Lekarstwo. Ziele mamy, głazorost mamy, mięso mamy, rdest polny. Czy ja mam 4 rdesty? Dobre pytanie. Rzepa. Mamy. To mamy wszystko. To teraz pytanie, czy mamy to uważyć, czy idziemy do naszego kolegi. Uważ specjalną miksturę. Uważyłeś miksturę. Mikstura ciężkich ran. Działanie nieznane. Mogę się napić tego? Okej, nic mi się nie stało. Wczytamy sobie grę w takim razie. 9:11, to my sobie wczytamy to. 9:10, tak, oczywiście przed piciem. Okej, nie umarłam, więc raczej jest okej, w porządku. I teraz pytanie, no teraz musimy wrócić do naszego pana poszukiwacza. A to jest troszeczkę daleko i teraz przydałoby się na pewno najpierw do twierdzy. Teraz stąd... Nie! Tak, teleportuj się do twierdzy dwa razy. Cieciu. Dobra, schodzimy i przebiegniemy się tam miksturą prędkości. Mogłabym wam wyciąć ten moment, ale nie lubię tak za bardzo. Dobra, mamy miksturę prędkości, to z niej skorzystajmy. I pobiegnijmy tam. No przed nami jest kawałek drogi, więc no najlogiczniej wychodzi mikstura prędkości. No co ja będę się oszukiwać? Akurat powinniśmy tam dobiec. Może nie w 5 minut, ale w 2. No jednak jest to troszeczkę odległy teren. Niepokoją mnie tylko ci orkowie. Bo tam byli nieumarli orkowie. To nie byli zwykli. To w takim razie ta bitwa o Torgard musiała się odgrywać naprawdę bardzo dawno temu, o matko. Odgrywać, no rozgrywać ogólnie. Bo coś podejrzewam, że to są ci orkowie, którzy normalnie mieszkali na tych ziemiach. Interesujące. Szkoda, że nie miałam mikstury takiej jakiejś, wiecie, że na przykład 2 minutki, nie? Bo taka też byłaby spoko. Jeszcze bełd jakiś zostawiłam. No ale w sumie taka mikstura też teraz wytrzyma moje wchodzenie po drabinie. Niestety tego się nie da przyspieszyć. A nawet po 2 drabinach. W ogóle wow, drabiny w Gothiku 2. Pozdrawiam rzadko który widok. Po Gothiku 1 twórcy postanowili zrezygnować z drabin. Jak wiadomo, drabina w starej kopalni jedna to był żart.
Na szczęście jest sposób na wchodzenie też po drabinie. Dobra, cześć. Mam dla ciebie miksturkę. Mikstura jest już gotowa. Proszę, wypij ją. Dziękuję. Przez chwilę myślałem, że już o mnie zapomniałeś. Całkiem opadłem z sił. Dziwnie smakuje. Czy to aby na pewno jest ta mikstura? Jak najbardziej. Nie czuję się najlepiej. Mój żołądek boli. Strasznie. Ej, no bez jaj. Kiepski miecz, esencja lecznicza, surowe mięso, chleb niebieski bez złoto, stara moneta. Kurwa, ja go zabiłam. Poszukiwacz nie żyje, a to wszystko przez tą cholerną miksturę. Erwin nie będzie z tego powodu zadowolony. Orzesz w mordę, Jerza. Dobra, tamto ja nawet nie podchodzę, nie? Dobra, nie mamy many. No, Erwin będzie wściekły. Powiedz, że jesteś na górze. Nie, po co? Kiedy ty na górze siedzisz, człowieku? Jesteś tam? Ćwiczysz teraz na placu. Ajajajajaj. A najlepsze jest to, że ja wypiłam tę miksturę i nic mi nie było, nie? To przez to ja skłuczę ziele, no ale... Jakbym jeszcze raz sobie tą recepturę zobaczyła. No nie było napisane, ile tego jest kluczego ziela ma być. Hej! Erwin mnie zabije, nie? Hej, ty! Znalazłem poszukiwacza. I gdzie on teraz jest? Miałeś go tutaj przyprowadzić. Jest już w lepszym świecie. Zmarł w wyniku odniesionych ran. O cholera! Co go zaatakowało? Wspomniał o jakiejś bestii, która zaatakowała go w bibliotece. A więc ją odnalazł. Znakomicie! Trzeba będzie ją zbadać. Możemy się z niej sporo dowiedzieć. Jesteś tego pewien? A co jeśli dalej krąży tam ta bestia? Mało mnie to interesuje. Ty się tym zajmiesz. Przynajmniej znasz jej lokalizację i miejsce. Przeszukaj ją dokładnie. Bez ważnych informacji nawet nie waż się tutaj wracać. Wykonać! Czy ciebie powaliło? Typie. Biblioteka. Armii chce, bym zbadał bibliotekę kręgu ziemi. Mam co do tego mieszane uczucia, ale rozkaz to rozkaz. Mamy kłopot, moi drodzy. Oj, mamy ogromny kłopot, bo ja coś czuję, że to nie będzie nic dobrego. Ogólnie... może pójdziemy do Orto, co? W sensie... nie wiem, czy pamiętacie... Dobra, nie będę marnować tej mikstury prędkości. Idziemy do tej biblioteki, nie? Co mamy zrobić? Cholera jasna. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale Orto nam powiedział, że no, jak będziesz potrzebował mojej pomocy, to jestem do dyspozycji, bla, bla, bla. Coś czuję, że on też by ze mną nie poszedł. Zresztą też Ronin, główny bohater, nie zaproponował nam, żebyśmy poprosili Orto o pomoc. Więc idziemy na pewną śmierć, na pewną zgubę. Super. No ja coś czuję, że ta biblioteka to będzie jeden wielki żart. W ogóle interesujące jest to, że po drodze do tej biblioteki, w ogóle na tych terenach orków, to ja nie znalazłam chyba ani jednej skrzyni do otwierania. Żadnej. Albo jestem ślepa. No, ta biblioteka to jest żart, szczególnie, że ja tam widziałam tych orków. No to nie będzie nic dobrego. Wiecie co? A jaką jestem w stanie sobie lepszą broń założyć? Kruczy dziób, no ja go i tak nie założę. Mam smocze korzenie, ale tylko 4, a brakłoby mi jeszcze 4 w takim wypadku. Do tej lepszej broni. Ja sobie kurde z grupą szkieletów nie radzę, nie? Ja mam iść tak po prostu walczyć z nieżyjącymi orkami. No to naprawdę nic dobrego nie będzie. Jeszcze jest ten cieniostwór nieumarły.
i tamte okolice. Może to też miałoby sens, może nie. Najgorsze jest to, że właśnie przez to, że ta receptura była trochę nieczytelna, to zabiliśmy tego poszukiwacza. Była spora szansa na to, że jakby... że się uda. Ale no akurat jest kłucze ziele, było zamalowane. W sensie zamazane, ile tego jest kłuczego ziela, a to właśnie ono w dużej ilości sprawiało, że można było umrzeć. Więc no po prostu to był niefart. Niefart totalny. Wiecie, co z tego, że ja mam aktualnie chyba 30 punktów właśnie nauki, jak ja nie mogę nawet ich wydać. Jakbym ja mogła wydać na siłę, to bym była w niebie, nie? Ale przecież nie mogę. Jeszcze w ogóle pewnie ci orkowie się rzucą na mnie we dwoje. O Jezus. Ja już po prostu, ja nie wiem. To naprawdę nie będzie nic dobrego. Żeby się tam przebijać, żeby tam wchodzić. Kompletnie. No ale nie mam wyjścia. Chociaż pojedynczo może. Pojedynczo? Hej. Oni mnie w ogóle widzą? O, żeż mordę, nie. Dobra, nie robicie mi aż tyle. Dobra, robicie mi. Zapomniałam, że macie coś takiego jak kryta. Tak jak ja mam kryta, to wy też macie kryta. Kurwa mać! Gdyby oni jeszcze pojedynczo przychodzili, no. Przecież to nie ma prawa bytu. Oni mnie zabiją zaraz. Gdzie ja się tam pcham? Może byśmy stworzyli sobie szkieleta, żeby ich zajął, co? Chodź. Chodź ze mną. Chociaż jeden, żeby tego do mnie przyszedł. Dobra, zajął jego uwagę trochę. Wow, dobra. Średniorkowy topór. Oni nie mają przy sobie kompletnie niczego. Wybacz mój szkielecie, ale przynajmniej odwróciłeś ich uwagę. Ja się tylko boję, że ich tam będzie więcej, nie? Dobra, widzę, że tam są zwykłe szkielety chwilowo. Słyszę harpie. Okej. Dobra, słyszę zbagowaną harpię. Poprawka. Górski mech. Dobra, no jesteśmy, moi drodzy, w tej bibliotece. Jest tutaj sporo przeciwników. Ja się tutaj troszeczkę wycofam do boku. I moi drodzy, myślę, że na ten odcinek to byłoby wszystko. W kolejnym, no, rozejrzymy się tutaj, pobijemy te wszystkie moby i miejmy nadzieję, że nie trafimy na bestię, bo jeżeli na nią trafimy, to coś czuję, że będzie kłopotliwie. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli film Wam się podobał i czekacie na kolejny odcinek, to oczywiście zachęcam do zostawienia po sobie łapki w górę, jakiegoś miłego komentarza, może jakieś podpowiedzi. A jeżeli, no, podoba Wam się to, co robię, to do subskrypcji z dzwoneczkiem. No cóż, lecę montować. Do kolejnego materiału. Cześć.